Jesteśmy na stoisku Nokii, która pokazała Nokia 8110, która jest kodowo nazywana bananem. Ma się kojarzyć z tym telefonem z filmu Matrix, gdzie tutaj główny bohater jednym przyciśnięciem otwierał klapkę telefonu. Niestety to nie działa w tym modelu, no ale jest klapka, jest banan, stąd też na stoisku dużo bananów. Nokia mówi, że to ma być telefon zastępczy. On kosztuje w granicach chyba 70-80 euro. To ma być telefon dodatkowy, nie główny, ale bateria ma starczyć podobno na 17 dni, co w dzisiejszych czasach jest kosmosem. Natomiast wiadomo, że są jakieś konsekwencje tego. No mamy tu 2,4 cala ekranik, mamy 0,5 giga RAM-u, mamy 4 giga pamięci wewnętrznej, procesor Qualcomma dwurdzeniowy, 1 gigahercowy, więc wiadomo, że to jest telefon z zupełnie innej półki i właściwie pewnie trudno go nazwać smartfonem. No i pytanie, czy jazda na takich sentymentach, jak tutaj nam pokazuje Nokia już w drugiej wersji, czy faktycznie to ma sens, czy ludzie jeszcze pamiętają, czy będą dla fanów kupowali, dlatego że kiedyś Nokia była kultową i legendarną marką. Czy faktycznie dlatego, że ten telefon funkcjonalnie im się do czegoś przyda? Moim zdaniem jest to produkt czysto marketingowy, który ma zwrócić uwagę na telefony tej firmy, ale niekoniecznie osiągnąć sukces sprzedażowy. No i to tyle. No. Śmieszne naprawdę, trzyma się to fajnie w ręce. Taki mały telefonik do niczego.